Jestem idiotą. Znowu cały dzień siedziałem przy komputerze i nie zrobiłem nic pożytecznego. Nie ma dla mnie nadziei, mówi do siebie Maciek. I to nie pierwszy raz. Właściwie powtarza to sobie już od paru miesięcy. Czuję ogromne poczucie winy, a mimo to nadal nie może się do niczego zmotywować. Pewnie nieraz już słyszałeś podobną historię od swoich znajomych, a może wręcz sam w ten sposób myślałeś o sobie, kiedy złamałeś jakieś swoje postanowienie. Pytanie tylko brzmi, czy poczucie winy w takiej sytuacji w jakikolwiek sposób jest pomocne? Czy sprawi, że następnym razem pójdzie ci lepiej? Niby każdy, kto jest na tyle inteligentny, żeby wiedzieć, że kiedy wyczerpią się baterie w pilocie do telewizora, to nie znaczy, że cały telewizor trzeba wyrzucić na śmietnik. Powinien też wiedzieć, że to zupełnie normalne, że ludzie momentami są słabi, popełniają błędy i wcale nie znaczy to, że coś jest z nimi nie tak. Nie ma chyba żadnego człowieka, który nigdy nie zachwiał się w swoim postanowieniu. A tymczasem zdecydowana większość ludzi ma w zwyczaju mentalne biczowanie się za każdym razem, kiedy coś im się nie uda. Problem polega na tym, że to właśnie przez to, że jesteśmy dla siebie takimi srogimi sędziami, sprawa robi się tylko trudniejsza. Kiedy zaczynasz wrzucać sobie poczucie winy i wierzyć, że coś jest z tobą nie tak, włącza się efekt: oj tam, i tak jestem do niczego, i tak mi się nie uda, więc mogę od razu się poddać. A przez takie myślenie całkowicie porzucasz swoje postanowienie. Dzisiaj znowu cały dzień grałem na komputerze, mówi do siebie Maciek. W takim tempie nie ma szans, żebym kiedykolwiek napisał pracę magisterską. Ale wiem, co zrobię, dodaję. Jutro, kiedy wrócę z zajęć, nie włączę komputera, dopóki nie wymyślę tematu pracy. Chociaż tyle myśli. A jak mi się uda, to wtedy będzie nagroda. 8 godzin grania. Ten dialog może jest lekko komiczny, ale na tym właśnie polega wprowadzanie trwałych zmian do swojego życia. Gdyby poczucie winy działało, to na ulicy spotkałbyś wyłącznie zdrowych, super wysportowanych ludzi, którzy w mgnieniu oka osiągają swoje cele. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Im bardziej się obwiniasz, że znowu ci nie wyszło, tym mniejsze masz szanse na to, że odniesiesz sukces w przyszłości. Dlatego kluczową umiejętnością niezbędną do tego, żeby odnieść sukces w życiu, jest umiejętność wybaczania sobie błędów. Powiedzenia sobie: okej, luz, stało się. Odkładam wszystkie ostre narzędzia i nie będę się z tego powodu ciąć, a zamiast tego zastanówmy się, jak to zrobić lepiej. Jeżeli ta wiedza była dla ciebie przydatna, to udostępnij ten film na swoim Facebooku. Będę ci za to bardzo wdzięczny. Pamiętaj też, że to tylko jedna krótka wskazówka dotycząca motywowania się. Jeżeli chcesz zacząć wprowadzać trwałe zmiany w swoim życiu nowoczesnymi technikami, to zachęcam cię do zapoznania się z moim kursem Rok Zmian, gdzie za złotówkę dostaniesz kilka cennych nagrań wideo. Wejdź na rokzmian.pl i sprawdź to już teraz. A jeśli chcesz dostać więcej tego typu filmów w przyszłości, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału i polubienia mojej strony na Facebooku. Do następnej niedzieli. Robert Marchel.